Siema wszystkim. Właśnie jesteśmy na uroczysku. Odbywa tutaj się piąty Polish Carp Casting. Zawodnicy od wczoraj łowią. Na tej edycji mamy stosunkowo mało drużyn, bo tylko 16, ale mają do dyspozycji całą wodę. Tutaj akurat ta część przy rowaczówce, te pierwsze stanowiska są wyłączone. Ponieważ tak żeśmy wybierali stanowiska, żeby po prostu były bardziej łowne. Ale tak się złożyło, że wziąłem sprzęt i po prostu wrzuciłem swoje wędki tutaj przy rybaczówce na uroczysku. Generalnie nikomu to nie przeszkadza. Ja też nie biorę oczywiście udziału w zawodach. Jestem głównie organizatorem. Natomiast chcę po prostu wykorzystać ten wolny czas, który mam. Tutaj jak siedzimy, liczymy kilogramy i robimy listy, no to przy okazji dwie wędki lecą do wody. Zobaczymy, może coś wpadnie. Tutaj jak widzicie, zestawik jest, a więc zobaczymy, co się będzie działo. Na jeden zestaw leci kuleczka Milky Choco. Milky Choco, czyli biała kulka, bardzo mleczna, śmietankowa, z drożdżami. Tutaj 15 założę tonącą plus pop-up, też 15 mm, zrobię takiego bałwanka. Natomiast na drugi zestaw Hot Devil, oczywiście ta sama seria, czyli Champion Line. To jest akurat już kulka typowo rybna, na mączkach krylowych. Bardzo intensywny zapach, śmierdzący, tak? Bo jeśli chodzi o Milky Choco, to jest typowo słodki zapach, natomiast Hot Devil to jest typowo kulka mięsna, rybna. I tak samo, 15 mm tonąca, plus tutaj założę akurat Warbala Ananas, tak żeby przełamać ten zapach, również żeby stworzyć takiego bałwanka. Także zaczynamy. Ze względu na to, że zawodnicy łowią i są dosyć daleko ode mnie, ale żeby nie robić niepotrzebnego zamieszania, to w ogóle nie nęcę, po prostu zestaw z takim PVA. Tutaj mamy multipellet już gotowe, woreczki PVA, więc tylko to, co w tych woreczkach leci do wody do nęcenia. Nie będę nic więcej nęcił, żeby po prostu nie przeszkadzać zawodnikom, tak? Generalnie tutaj jestem sam, więc oni za bardzo mnie nawet nie widzą, bo siedzą po tamtej stronie, dopiero stanowiska numer 5. Tutaj też jedna drużyna siedzi na oryginalnie 18, więc bardzo daleko stąd. Ale nie chcę po prostu rzucać żadnej zalęty, żeby im tam nie przeszkadzać. Po prostu zestaw z przynętą i do tego taka siateczka PVA. To w zupełności wystarczy. Mam nadzieję, może coś wejdzie. Po prostu z nudów. Oto mój pierwszy zestaw gotowy. Jak sami widzicie, Hot Devil, Warbal Ananas 14 mm i siateczka PVA z multipeletem drobnym 2 mm, to leci do wody. Jeśli karpie tu są, to nie ma bata, żeby nie było brania, więc czekam na ten pierwszy odjazd. To mój drugi zestaw. Milky Choco tonąca plus pop-up i również woreczek PVA. Oczywiście ja w zawodach nie biorę udziału, żeby była jasność. Jestem organizatorem, więc jakby moje ryby się w ogóle nie liczą, jeśli cokolwiek złowię. Ale chcę po prostu wykorzystać wolne miejsce tutaj i po prostu czas, ponieważ teraz sędzia pojechał ważyć, a ja zarzucam zestawy. Bo się super pogoda zrobiła w końcu. Wczoraj padało, a dzisiaj naprawdę już przyjemnie się zrobiło, tak wiosennie, jak sami widzicie. Zobaczcie. Piękna pogoda, słońce świeci, więc może uda się skusić jakiegoś karpiszona.
Mam pierwszą rybę. Kulka Hot Devil plus Warball ananas. Do tego siateczka PVA, pelet, multipelet. I pierwszy karp ląduje na macie. Zawodnicy od Wszaje łowią. Już dzisiaj w nocy padły pierwsze ryby plus 20. Największy ma na tą chwilę 22 kg, 28 deko. Także fajne rybki. Tych 20 chyba są 4 w chwili obecnej. Natomiast drużyn z rybami jest około 7. Więc praktycznie prawie połowa drużyn ma już ryby. Dzisiaj się diametralnie pogoda zmieniła, bo wczoraj jak żeśmy zaczynali, to była paskudna pogoda, lało, zimno, natomiast tak jak zapowiadali, już od dzisiaj zobaczcie jakie słońce. Piękna pogoda się zrobiła. Jeszcze ten wiaterek jest taki chłodny, ale, no, ale przede wszystkim już w bluzie fajnie się stoi nad brzegiem. Wieje, ale słońce już grzeje, także super pogoda się zrobiła. Mam nadzieję, że drużyny, te, które jeszcze nie złowiły, zaczną łowić i zacznie się rywalizacja, ponieważ no, jak na naszych zawodach to jest formuła trzech ryb, więc tutaj wszystko się może zmienić w przeciągu tak naprawdę godziny, bo trzy ryby dołowić to nie jest jakiś duży wyczyn, jeśli ona wejdzie tutaj w łowisko. Więc jeszcze się dużo może zmienić. Na tą chwilę na pewno grobla tam prowadzi, tam fajne ryby padły. Natomiast dookoła, jeśli chodzi o inne stanowiska, no to troszkę gorzej jest na chwilę obecną z rybą. Ale ja liczę, że ta pogoda jeszcze dużo namiesza i dużo zmieni, bo przypuszczam, że ta ryba też gdzieś tam się pojawi w płytszych częściach zbiornika i też zacznie brać na stanowiskach, gdzie jeszcze tej pierwszej nocy drużyny nie miały ryb. Mam kolejną rybę. Różnica, ostatnia ryba była z godzinę temu, kolejna wpadła. Ten sam zestaw, Hot Devil plus ananas Warball. Ten jest mniejszy od tamtego, ale nieistotne. Branie mocne, haul bardzo mocny, bo te mniejsze karpie szaleją o wiele mocniej jak te duże, więc czysta zabawa i przyjemność. Dobra, wypuszczamy. Mam kolejną rybę, już trzecia, z tego samego kija, ta sama przynęta, znowu Hot Devil, Warballem ananas. Cały czas to nie jeden kij tutaj pracuje, chociaż zestawy leżą dosyć blisko siebie, to jest ciekawe.
Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Na bank ma 20 plus. Na całą matę. Na całą kołyskę jest. Potężna ryba. Zrzutu bez nęcenia, punktowo, siateczka. Dobra, kuleczka. I mamy to. Piękna ryba. Zaraz będziemy ważyć. Uuu, 25760 z workiem. Zaraz będziemy worek ważyć. 25760. Pięknie. Ale piękna ryba. Chyba będzie większy od tego mojego pierwszego karpia. 22 kilo co w marcu tu złowiłem. Kurwa, jaki długi. Co za ryba. Piękny. Zobaczcie to. Zaraz będziemy ważyć, ale jeszcze musimy odjąć worek. Ale w granicach 24 kg powinien mieć. O kurde, jaki długi. Silny. Okolice 24 kg. Jestem mega zadowolony. Kuleczka Hot Devil. Dobra. Wypuszczamy. O, sam wyszedł. Piękny, wielki, karpiszny. Pięknie. Tak jest, Hot Devil Genesiska. I tyle w temacie. A teraz sprawdzimy, ile ważyła mata. Kilo 60, a tam było 25, 70, coś tak? Jakoś tak. Zaraz to policzymy. Także, no co, piękna ryba. Piękna ryba, piękny wynik. Rzucone od tak po prostu, punktowo, bez żadnego nęcenia. W jedno miejsce, z jednego miejsca przybrania, zaczęło się od mniejszych ryb, a teraz piękna ryba, prawie 24 kg, nie, chyba nawet będzie więcej niż 24 kg. Zajebiście, jestem mega zadowolony. Szybki, przypadkowy, to jest po prostu szybki, przypadkowy film, który już wiem, że się udał, bo kolejna piękna ryba jest na macie. No i policzyłem i okazało się, że karp miał 25760, worek kilo 60, czyli nam daje 24,16. Przekroczyłem na uroczysku barierę 24 kg. Zacząłem ten sezon od karpia 22,30 na płytkiej wodzie w marcu. Teraz moje drugie zarzucenie wędki na uroczysku 24,16. Ja jestem w szoku, po prostu niewiarygodne. Bo jakbym ten... Szkoda, że nie startuję w zawodach. Oczywiście w swoich to ja nie startuję nigdy, ale jakby to były jakieś zawody, no to miałbym w chwili obecnej Big Fisha, także... Piękny. Piękna ryba przede wszystkim. Silna, wielka. Także co nic, no nic mi nie zostaje innego, jak tylko na szybko, bo już się ciemni. Na szybko zakładam nowe przynęty, bo tamte spadły, został tylko warball ananas. Zarzucam, no i co, sędzia właśnie przyjechał z ważenia. Jakieś pojedyncze ryby padły na łowisku. Pewnie rano na pewno będzie więcej do ważenia, bo zawsze po nocy tych ryb jest o wiele, wiele więcej niż po całym dniu. Idziemy do rybaczówki, puścimy sobie jakiś film i ja czekam na kolejne branie. Mamy ranek, niestety w nocy nic się nie działo, ale to przez pogodę, pogoda rewelacyjna, pogoda się poprawiła,
Przepiękna pogoda. Chyba pierwszy raz w tym roku taką pogodę mamy. I też ja mam na rybach. Natomiast jestem drugi raz na rybach tak naprawdę. Chociaż to nie do końca takie ryby, bo wędki zarzucone, no ale jakby nie taka typowa zasiadka. I tak tutaj jest z tym miejscem na wysokości jedynki na Uroczysku, że muszą sprzyjać pewne warunki, żeby ta ryba po prostu tutaj była. No i ja trafiłem z tymi braniami, bo było jeszcze pochmurnie, deszcz padał i wiatr wiał w tą stronę. Więc myślę, że wykorzystałem mega ten czas. Natomiast już wieczorem się poprawiło. Dzisiaj już mamy przepiękną pogodę. No i ta ryba po prostu wyszła na tamtą jakby otwartą część i na płytszą część wygrzewać się. Także zobaczymy, może jeszcze coś z tego będzie, ale po tych trzech braniach jakby wszystko ucichło, ryba się też stąd straciła, nie widać nic, wcześniej się bardzo tutaj pokazywała. Ale jeszcze wędki są zarzucone, także zobaczymy, co z tego będzie. Może jeszcze uda się coś wypracować. Przed nami ostatnia doba, ostatnia noc zawodów, Polish Carp Casting. Dzisiaj w nocy zawodnicy, którzy nic nie mieli, połowili karpie, także troszkę się zmieniło. Ta pogoda zmieniła dosyć sporo. Jedne stanowiska przestały łowić, inne zaczęły. Także myślę, że dużo się jeszcze pozmienia dzisiaj w nocy. Natomiast pogoda jest rewelacyjna. Gorąco przede wszystkim. Także już przyszło, nagle się zrobiło lato. A u nas tutaj na kijach na razie cisza. No tak się pogoda poprawiła, tak ryba wyszła i koniec. Natomiast mnie odwiedziły dwie moje kobietki. Moja córeczka i moja żona. To jest moja córeczka Lenka. Także zwiedzamy, oglądamy, pokazujemy. Pierwszy raz widzi te obrazy. Niech się przyzwyczaja na świeżym powietrzu. To najważniejsze. Także przed nami jeszcze jedna noc. Może coś się uda, jeśli chodzi tutaj o te kije. Natomiast myślę, że na wodzie jeszcze dużo się zmieni, jeśli chodzi o zawodników. Przyszliśmy zobaczyć króliki. Ryby nie biorą. Dobra, takie króliki. Fajny, co? Nie, nie fajny? Fajny. Przestraszyło się. O. Tam jest taki duży, zobacz. Zobacz, Lenko, jaki duży, mama królik. Boisz się królików? Zobacz, jaki byczek. Taki prawie jak ty. Dobra. Kiedy wracam ze szkoły i otworzę całe drzwi, już od progu dobiega zawsze wierny głos psi. Na dywanie w pokoju do nóg łasi się kot, a w pudełku pod stołem komik chowa się w kąt. Podobałam się kuski? Jesteś miastowa dziewczyna chyba. Zapyta, nie ma się, coś jest. Kot zamruczy pod nosem, chodź także da znać. I od razu o, wesele już będziemy się zaczynam się śmiać. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. A ja w
robią bee, tak? A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa. Thank you.